Cześć, tu Hanna. Jest 3 sierpnia 2021 roku. Jestem na Mazurach przy Domu Opieki Młodzi Duchem, bo tutaj będziemy jutro mieć spotkanie, czyli 4 sierpnia mamy spotkanie. Na razie zapowiedziało się 80 osób, ale wygląda na to, że dobijemy do 100. Będę dzisiaj rozmawiała z Dariuszem Nieściorem. Pokażę Wam, jak tutaj wygląda okolica. Skoro jesteśmy na Mazurach, to zobaczmy też mazurską zagrodę. Kwiatki. Stare domy. Tutaj stara stodoła. Ogród. Stodoła, zabudowania gospodarskie. Stara chałupa. Stary dom zarośnięty bluszczem. Jesteśmy w Młodzi Duchem. Jestem tutaj z Dariuszem Nieściorem. Opowiedz nam, czym jest Młodzi Duchem w tej chwili, a czym będzie za jakiś czas? Tak. Witam Państwa serdecznie. Dariusz Nieścior. Jesteśmy przed domem seniora Młodzi Duchem. Młodzi Duchem, dom seniora Mazury. Obecnie jesteśmy właśnie typowym domem seniora i opiekujemy się całodobowo naszymi mieszkańcami, tak to ładnie nazywamy. Natomiast przyszedł czas też na to, żeby ruszyć też z nowym pomysłem i chcemy do naszej obecnej działalności na początek dołączyć nowy projekt, Instytut Medycyny Naturalnej. Zależy nam na tym, aby chcielibyśmy nadal pomagać innym ludziom, ludziom, którzy będą się budzili, którzy będą potrzebowali opieki, pomocy, przede wszystkim każdy, kto będzie w procesie transformacji, będzie szukał regeneracji, odpoczynku, medytacji, harmonii i żeby w konsekwencji móc się poczuć młodym duchem. To jest dla nas bardzo ważne, więc przyświeca nam też właśnie
tego rodzaju misja, żeby tym wszystkim ludziom, którzy teraz masowo będą się budzić i którzy się budzą albo już są obudzeni, dla tych, którzy się obudzili, żebyśmy mogli się spotykać, żebyśmy mogli razem spędzać czas, razem ładować akumulatory, razem się wspierać, żeby nam było lżej i łatwiej, a z drugiej strony tym, którzy się w danym momencie obudzą i będą szukali wsparcia, pomocy w tym procesie transformacji, który już przechodzimy od lat, żeby im pomagać właśnie w tej regeneracji, w odpoczynku, w podnoszeniu wibracji, oczyszczaniu właśnie ciała, umysłu i poszukiwania tego spokoju, żeby można było się odnaleźć w tych nowych czasach. No i przede wszystkim też chciałem serdecznie zaprosić do tego, aby każdy, kto by chciał uczestniczyć w naszym budowaniu, tworzeniu naszego Instytutu Medycyny Naturalnej, żeby dołączył do nas, kto ma ciekawe pomysły, bo no, to jest, uważam, tutaj bardzo ważne na dzień dzisiejszy, żeby tworzyć tą nową ziemię. I tym młodzi duchem, naszym młodzi duchem ma być tym właśnie pomysłem tworzenia nowej ziemi, nowej wibracji. Jutro będziemy tutaj mieć spotkanie dla osób, które chcą się ze mną spotkać. A gościłeś tutaj też wolnych ludzi, prawda? I e-parlament Janusza Zagórskiego. Tak, tak. W Wieczwadzie może tak. Przede wszystkim właśnie, co jest bardzo ważne, jutro, już jutro robimy spotkanie sympatyków. To już przybrało taką tutaj, taki rozmiar, że nazwijmy to konferencję będziemy robić. Zrobimy z tego fajną konferencję. Także mamy dużo osób chętnych, zarejestrowanych, także robimy jutro spotkanie sympatyków Hani Kazahari, naszej ukochanej Hani, którą tak wiadomo wszyscy lubimy, uwielbiamy. Słuchać i przez w tych trudnych czasach tak nas zawsze podnosiła na duchu, to jest też bardzo ważne, to było nam potrzebne bardzo. Więc jutro będzie się u nas bardzo dużo działo, będzie fajni ludzie, fajna atmosfera, bo właśnie tutaj już tak z Hanią rozmawialiśmy wcześniej właśnie, że poznaliśmy się w Zegrzu na jednym ze spotkań i to też było piękne, magiczne spotkanie. Przede wszystkim właśnie byłem zaskoczony, jak wielu wspaniałych ludzi przyjechało, jak piękna energia była. No, naprawdę wielu wspaniałych ludzi przyjechało, którzy też, część z nich przyjdzie też teraz do nas, do Młodzi Duchem, tutaj w Biesalu. No my też mamy fajne tu położenie, mamy 4 km do Gieczwałdu, do Sanktuarium Maryjnego, do świętego miejsca, też takiego wysokowibracyjnego. I wiem, że z częścią na pewno się spotkamy tutaj właśnie w Młodzi Duchem. No i myślę, że na pewno jutro będzie też wspaniała impreza i też poznamy wielu wspaniałych ludzi tutaj z naszego regionu. I będziemy mogli nawiązać nowe kontakty, tak jak w Zegrzu działa grupa, prawda, na Telegramie i też sobie wysyłamy informacje, ludzie się spotykają, także w ogóle no, piękne historie się tworzą. Więc jak ja to mówię, pomału zaczynamy z tego rozproszenia łączyć się ze sobą i to jest piękne, że możemy do siebie zadzwonić, porozmawiać i tak naładować się, tak jak rozmawiałam tutaj z koleżanką, mówi, po takim spotkaniu to jestem na 3 dni mi wystarcza dobrej energii i mogę wtedy fajnie funkcjonować i jestem zadowolona i szczęśliwa, więc myślę, że to będzie takie miejsce spotkań też przyszłościowo. Marzy nam się w ogóle, żeby postawić tu piękną piramidę, domy takie kopułowe, robić fajne medytacje, spotkania właśnie z nami, wszystkimi ludźmi obudzonymi i też będziemy, tak jak pozwolę sobie odwołać się do słów Tomasza Kieszkowskiego, żeby jak najwięcej ludzi z tego peronu wsiadło do tego pociągu, do którego my już wsiedliśmy, bo wszystkie te istoty, które mają ten pierwiastek boski, chcemy, żeby wsiadły z nami też do tego pociągu i odjechały do tej nowej ziemi, do tego nowego świata, więc o to teraz dbamy i koncentrujemy się na podnoszeniu wibracji, bo to jest klucz do tego, żeby się odnaleźć w tej nowej ziemi. I słuchajcie, dom seniora tutaj też przeżywa takie perypetie jak każdy z nas.
odchodzili ludzie, prawda? Tak. Odeszło wielu pracowników, którzy nie pasowali, chcą zostać w starym świecie z jakiegoś tam powodu. Często sobie nie uświadamiają nawet, dlaczego odchodzą. I zaczynają przychodzić zupełnie nowi ludzie. Prawda? Tak, tak. To jest takie niesamowite właśnie zjawisko, że właśnie jest że często ludzie, którzy mają pewne zawirowania, nie chcą iść jakby z rozwojem, mają coraz więcej problemów ze sobą, że tak powiem, jak to nazywam, że osoby pozytywne są jeszcze bardziej pozytywne w tym procesie przemian teraz, w którym uczestniczymy, a osoby negatywne są jeszcze bardziej negatywne, więc te osoby negatywne czasami nie są w stanie jakby wytrzymać tutaj tej wibracji pozytywnej i dlatego właśnie jakby sobie tak nie powinniśmy do końca może aż tak oceniać, ale jednak jest takie zjawisko, że osoby o niższych wibracjach odchodzą, a w ich miejsce przychodzą osoby o wysokich wibracjach. Stąd też na tego typu właśnie spotkaniach, właśnie a propos to, co mówiłeś, też byłem współorganizatorem spotkania też u Janusza Zagórskiego, e-parlamentu. Tam też poznałem też fajnych ludzi, którzy też z nami zaczynają współpracować. I to jest piękne, że wśród ludzi obudzonych właśnie jakby zupełnie z innego poziomu startujemy z relacjami. Mamy do siebie zaufanie, wiemy, że siebie nie skrzywdzimy, że przewartościowaliśmy życie, że nikt nikogo nie oszuka i że działamy już na zasadzie takich bratnich duszy, jakby tak jakbyśmy już działali według zasad i standardów nowej ziemi. Nowej ziemi. Tak, tak, to jest piękne, tak. Tak, współpraca i uczciwe zasady gry, prawda? Współpraca, tak, tak, wspieranie się nawzajem. I ja się nie muszę martwić z nowymi ludźmi z nowej ziemi. Nie muszę się martwić o to, czy mnie ktoś oszuka, czy mi nie zapłaci, czy coś się złego stanie. Tak. Bo nic takiego się nie dzieje. Ludzie z nowej ziemi to już jest nowy typ człowieka. Oczyszczamy się ze starych złogów i wchodzimy zupełnie w inny świat fantastycznej współpracy. I też bardzo mi się podoba wasz, bo twój i Karoliny, twojej żony, tak, tak, pomysł razem na to, żeby tutaj dodać coś więcej dla zdrowia, bo na razie jest dom seniora, a macie niewykorzystane pokoje, więc możecie tutaj się w tym kierunku pójść. I macie dużą salę, bo będziemy w tej sali jutro mieć naszą konferencję. Tak, tak. Oprócz tego marzenia budowania tutaj piramidy i domów kopułowych, tak, w celach zdrowotnych, a mamy dookoła znajomych, którzy nam mówią, że mamy polskie fantastyczne technologie uzdrawiania. Więc te wszystkie rzeczy można połączyć i zrobić tutaj naprawdę takie centrum uzdrawiania, że amerykańskie MedBed, czyli łóżka medyczne, o których mówimy, które tak, nam zapowiada pewna grupa 17 litery alfabetu. Mhm. Może to nawet nie będzie konieczne, prawda? Tak. Bo może okaże się, że wszystko da się uzdrowić tym, co jest. Tak, to prawda. Uzdrowić, podnosząc te wibracje, ale też trochę jestem zwolennikiem, że te nowe technologie też powinny nam służyć, jeżeli są w dobrym celu stworzone. Też odkryliśmy super technologię z Ukrainy, którą będziemy ściągać, czy to jest medycyna, coś podobnie jak biorezonans, że możemy szybko zdiagnozować, ale zarazem leczyć też polem informacji. To są niesamowite technologie, które pomału wychodzą, bo to wszystko jest dla nas, tylko to jest w jakiś sposób nam na razie do tej pory było nieudostępniane po to, żebyśmy właśnie kupowali leki w aptece i żebyśmy dawali zarabiać koncernom, prawda? To jest też jeden z tych problemów, który nam doskwiera w domu opieki, że pomagamy tym naszym seniorom, dbamy o nich i jesteśmy dumni z tego, że się opiekujemy i przedłużamy życie. Dajmy to poczucie bezpieczeństwa, ale zarazem no, jakby już się trochę kłóci z nami to, że musimy podawać, jesteśmy jakby zmuszeni do podawania leków
produkowanych przez koncernów, że po prostu niestety na razie jakby innego wyjścia nie ma. Natomiast marzy nam się, żeby właśnie był ten ośrodek, do którego może przyjechać każdy, ale to będzie ośrodek bez ani jednej tabletki, prawda? I to jest to. Wymiksować się z Matrixa. Tak, to nasz cel. Będziemy się wymiksowywać finansowo, słuchajcie, będziemy was informować, zdrowotnie, medycznie i na duchowo, wszelkie, duchowo, na wszelkie możliwe sposoby. Zapraszamy na jutro. Ja bardzo dziękuję. Dziękuję również. I dziękuję, że daliście tutaj miejsce na nasze spotkanie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Kolejne spotkanie będzie we Wrocławiu 14 sierpnia, więc zapraszam do kontaktu przez info@hempfukushima.pl. A tutaj, jeśli macie jakieś pytania, chcecie się skontaktować, to piszcie na młodziduchem.com. biuro@młodziduchem.com albo w ogóle na naszą stronę zapraszamy młodziduchem.com. Tam jest też kontakt, telefon, także zapraszamy do współpracy. Jakby ktoś szukał pracy w ośrodku, w którym nie wymagamy szczepień, ani... A już nie będę mówić dalej, ale... Tak, tak. Jakby ktoś szukał pracy, a pewnie jakby bardzo potrzebował miejsca na nocleg, to też, dalibyście tak. miejsce noclegowe i nie tylko pracę. Więc tak. zgłaszajcie się, kto się czuje chętny do poczucia atmosfery nowej ziemi, zapraszamy. Pozdrawiamy serdecznie was wszystkich. Pozdrawiamy.